Manko ludzie, tutaj ja, Skorpion, i witam was na dzisiejszym odcinku z eventu Galactus Pożeracz Światów. Obryń wyspę, by ocalić cały wszechświat. Nie ma niestety live'a, no bo nie mogę zrobić live'a, po prostu nie ma połączenia z siecią od live'a. Dobra, a więc tak, Danger. Skorpion jesteś? Przywitaj się. Witam. Powiem tylko tyle, że będę mało gadał, bo żeby nie obudzić młodszego brata, no i wiesz, lepiej Tak. oglądać event żywy, No. niż Ogólnie obudzić Galactus brata. znajduje się gdzieś. Ty, my jesteśmy nad wyspą. Patrz. Tu możemy wylecieć? Nie Nie. możemy. Ale jesteśmy poza wyspą. Dobra. Dzisiaj nagrywamy odcinek z tego eventu ze mną, z Plugawcem, z Mafią i Laniakiem. Dobra. Jest tam wielki Galactus, więc no, ludzie, widzimy się po prostu jak event się rozpocznie. Mamy jeszcze tutaj 42 minuty, więc po prostu wbiliśmy, żeby się z wami przywitać. Na dzisiejszym odcinku będę troszeczkę mniej energiczny. Przepraszam was za to, no ale moja siostra śpi. U Laniaka brat, u mnie siostra, więc mamy podobną sytuację, tylko ja muszę się po prostu już odezwać, bo mam ten odcinek. Więc widzimy się za 41 minut i 50 sekund. No Mam to ludzi, nieźle, co są Skorpion. najpierw. Siema ludzie, 1 i 0. Rozpoczyna się. Powinno się rozpocząć. Lanek tam stoi, tańczy sobie. Ale to nieważne. Ponieważ niebezpieczeństwo już jest, już nadeszło. Lanek, nie wiem co się dzieje. Ale no dobra. Czekamy. Aż coś się stanie. Fuck, ludzie, nie wiem co się dzieje. Galactus wychodzi, a mi wywali łopata. O nie. Czekajcie, sprawdzę, czy się nagrywa. Dobra, nagrywa się. Ludzie, serio, Galactus wychodzi, widać jak się rusza. Leanek też tam już stoi. Holy shit. Ludzie, czekajcie, stanę sobie koło Lanka. O kurde, ludzie. I my tu mamy się stać i patrzeć, tak? Holy shit, to jest większy od trawi. O nie. On już nie jest za chmurami, on tu jest, Lanek. Oj, oj. Panie Galactus? Może trochę. Oj, ty. Patrzy się na nas. Jest wkurzony chyba na nas. Oj, oj, co on robi? Jezu, jaki to jest monstrum. Panie. Ja go mam na całym ekranie nawet. Nawet nie do końca na całym ekranie. Co to było? Strzeżcie się. O, po polsku mówi. Co go walnęło piorunem? Czy to tor był, czy to po prostu? Jezus Maria. Oj, 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 oj. Nie. Nie, nie, nie. Chyba se jaja robisz. Holy fucking shit. No to niezły event. Ale nas walnął. Patrzcie na ten helikarier. O kurde, co się dzieje? Ty, Iron Man, do... Potrzebuję pułapka odrzutowego. Proszę. Uf. Galactus nie może pochłonąć punktu zerowego. Masz chwilę, nie? Ty, jak najbardziej, panie Tony. Ty, zostaw mnie. Chwala, dobra. Tony Stark jest tutaj, lata sobie, tu jest Galactus.
ten Tony Stark złapał mnie na ostatnią chwilę, dzięki. On jest nade mną, Tony Stark. O nie, czyżby się to powtarzało, to co w poprzednim sezonie, że będzie nowa mapa? Nie mylę, jeśli Galactus nadal będzie tak szybko pochłaniać punkt zerowy, całkowite załamanie rzeczywistości nastąpi za... Nieważne, chodzi o to, że musimy ruszać. O, dobra. Umiesz prowadzić busa bojowego, nie? Tak. Zaczynamy transport teraz. No, to ruszamy. O panie, co się dzieje? No to ruszamy. Widok z pierwszej osoby. O kurde, ludzie. Cześć, Tony. No dobra, pozwoliłem sobie trochę pomajstrować w waszej rzeczywistości. Nic wielkiego, później mi podziękujecie. Zhakowałem całą tę waszą pętlę czasową. Stworzyłem kilka miliardów klonów busa bojowego i zmieniłem je w potę. Musimy nakłonić Galactusa, by pochłonął jak najwięcej busów, zanim upora się z punktem zero. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, otworzy się portal, który odeśle go tam, skąd przybył. Hej, patrz, drony bojowe. Urocze, wiesz, miałem nadzieję, że będzie powód, by wypróbować działa laserowe busa bojowego. Wypróbuj. Dzięki. Byłbym zapomniał, lasery nie zranią wielkoluda, ale z dronami powinny rozprawić się bez trudu. Dobra, więc strzelamy. Kurde, najlepszy event na świecie. No proszę, masz dryk. Strzelaj celnie i spróbuj nie eksplodować. Dobra, nie wiem, gdzie jest Lanek w ogóle. Lanek się nie odzywa. Odezwij się, proszę cię. Dobra, Lanek jest cicho. Nie miałem okazji go przetestować, a więc może prowadzić się trochę jak autobus. Autobusowo. Dobra, fajnie wiedzieć, dzięki Tony. Autobusowo. Nie został. Przepraszam, panie Galactus, przepraszam. Shit. Nikt. Mamy to. Aha, kieruję bombą, żeby mnie wybuchnął. Sobie ledwo co ledwo radzę. Galactus, spokojnie. Kierujemy bombą, tam obok mnie też wybuchają gracze. Jeszcze nie wybuchłem. Wow, przepiękny widok. I zły znak. Musimy odciągnąć go od punktu zerowego. Nie panikuj, ale wydaje mi się, że cię zauważył. Hej, blondasku, mam tu busa, który troszkę się przegrzewa. Nie obawiaj się. Przekieruję twój niezwykły wóz wojenny. Tor. Istny jarmark. Kierowco, zabieramy cię na jego ramię. Po prostu leć dalej na północ i postaraj się nie panikować, okej? Dobra. Zła wiadomość, Galactus na pewno chce cię dopaść. Dobra wiadomość, naprawiłem radio. Naprawiłeś radio, fajnie. Jeszcze ta muzyka, ludzie, to jest najlepszy event. Dobrze, że to nagrywam, a nie mam live'a. Na live'ie by się to mi tak nie zapisało. Chłopie. To jest chyba muzyka, którą słuchał Tony Stark, nie? Albo ze Strażników Galaktyki. Dobra, nie wiem, czy Lanek daje sobie radę. On się nie odzywa. Ale wiem, że on tu jest. Wow, wykrywam sporo robotów. Hej, Bokobrady, myślisz, że możesz nam pomóc? Tylko mnie tam podrzuć, koleś! O, panie! Ludzie, podoba mi się to. To jest przepiękne po prostu.
Galactus. Miłej zabawy, jest wasz. Chyba złapał przynętę. Zabierzmy cię stąd. Jeśli to zadziała, wszyscy wrócimy skąd przybyliśmy. A jeśli nie, no cóż, nieźle się bawiliśmy, no nie? Tak czy inaczej, dobra robota. Dzięki, Tony. Wysiadam z busa i lecimy. O kurde, gdzieś tu był Lanek, gdzieś tu jestem ja. Bo to są wszystko, to są bomby te busy. Nie, to niemożliwe. Nie żartuj, że go powstrzymaliśmy. O kurcze, ludziska. Nawet mu nóg nie widać, tych dolnych. Udało się! Dziękuję, kierowco! Nie ma za co. Dla ciebie wszystko, Tony. A teraz co? Telefon dzwonił? Wiem, że jestem dalej w grze. Pożar światów. Coś się ten uruchomiło. Telefon słyszałem, ale nie wiem, czy mnie wywaliło, czy... Nawet mi już opcje nie działają, ludzie. Nie wiem, czy to się nagrywa. Nie wiem nic. Dobra, poczekajmy może chwilkę. Dobra. Pokierowaliśmy busem bojowym. Teraz nie wiem, co się dzieje. Sprawdzę u innych youtuberów. Też mają czarny ekran. Też mają czarny ekran, nie wiem co się dzieje. Ale jak mi pisze, że jest koniec eventu. Ciąg dalszy nastąpi. W sezonie piątym. Zaczyna się za... O Jezu, ludzie. Dobra, trzymajcie ciepło, lajkujcie, subskrybujcie. Sezon piąty będzie za... Będzie o godzinie, już to wam powiem. Szybko to obliczę, Palanek, bo on do mnie pisze. Nowy sezon powinien być o 9:00 jutro. Więc no co, ludzie, trzymajcie ciepło, lajkujcie, subskrybujcie. Fortnite został zawieszony na 7 godzin 37 minut i 39 sekund. Ja byłem Skorpion. No i widzimy się w sezonie piątym.